Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dory152 i moi drodzy, witam was w 54. odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy zmierzać do klasztoru magów ognia w Nordmarze i wydaje się, że dzisiaj powinniśmy dotrzeć na miejsce, chociaż przed nami będzie taka troszeczkę wymagająca przyprawa, bo tutaj ogry są po drodze. Proszę. I żyła Rudy kolejna. Bardzo miło, ponieważ zbieramy bryłki na wykonanie zadania. I będzie naprawdę fajnie. Miło, dziękuję serdecznie. Zmierzamy. No już widać, dwa ogry zresztą. Troszeczkę się tutaj z nimi pomęczymy. Okej, trafiłam. Ładnie, pięknie. Ojej. Dobra, ładnie, weszło. Okej, ty się tutaj chyba zacinasz na tej górze. Chyba tak. Trochę nie potrafisz zejść. Zabiję go chyba trucizna, tak jest. Pięknie. Poszło naprawdę bardzo sprawnie. Aż teraz wypadałoby zerknąć, czy tutaj więcej rudy nie ma. Ale nie wygląda. Jest żyła złota. To nie będę jej kopać. Nie potrzebujemy złotych samorodków. Ruszamy do klasztoru. Ponieważ już niedaleko zostało. To miejsce wygląda, jakby była tutaj jakaś ruda. I coś jest, ale chyba żelazo. Tak jest. No i to wszystko. Okej, wlazłam na dziwny kamień i się poczułam dziwnie. Chodźmy dalej. Zaraz będziemy na miejscu. Tutaj chyba też wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania zadań mam, więc to też nie będzie kłopot, żeby je zrobić. Witam serdecznie. Nainosa, witam cię, wędrowcze. Jesteś naszym pierwszym gościem od kiedy pojawił się tu ten nowy mag. Dobrze zobaczyć nową twarz. Co to za nowy mag? Milten, jest tu od niedawna. Zapewne jednak nawet go nie zobaczysz. Ciągle siedzi w jaskini oświecenia. Jest tu Milten? Znasz go? Jest trochę dziwny. Wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły. Tak jakby wiele doświadczył. No, bo tak było. Co Milten robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Od kiedy się tam zaszył, nawet go nie widziałem. A, no i miał ze sobą puchar. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Jesteś dziwny, jak namaga ognia. Jaskinia oświecenia? Sanktuarium klasztorne. Inos objawiał się tam ludziom. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor i potężny chram w jaskini. Co tu robisz? Wypatruję wybrańca. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. Powodzenia. Co jest w klasztorze? Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomówić z mistrzem Altusem. Ucieszy się, mogąc poznać wieści ze świata zewnętrznego. Nauczysz mnie posługiwać się magią? Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są dość potężni, aby używać magii. Ja utraciłem swe zdolności magiczne po klęsce magii run. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów, a i to męczy mnie znacznie bardziej niż poprzednio. Próbowałeś używać mikstur many? Nie, występują tu bardzo rzadko. Masz jakieś? Tak. Możesz dać mi 5? Wtedy znowu mógłbym posługiwać się magią. Co dostanę w zamian za mikstury many? Jestem tylko prostym sługą Inosa. Cóż mogę ci dać?
Co z zaklęciami na zwojach? Zgoda. Mam zwój rewitalizacji. Jest bardzo cenny, ale i tak nie mogę z niego korzystać. Nie mam dość siły. Oto twoje mikstury. Doskonale. Proszę, twój zwój z zaklęciem. Jeśli potrzeba ci czegoś jeszcze, wpadnij i zobacz, co mam do zaoferowania. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz pancerz paladyna. Fajnie, że można też u ciebie kupić. I trochę roślinek. No dobra. Chodźmy w takim razie dalej. Tutaj jest całe sanktuarium. Stój! Nikt nie ma wstępu do sanktuarium. Nikt, kto nie otrzymał upoważnienia od mistrza Altusa. No dobra, to idziemy po upoważnienie. Potrzebujemy się spotkać z Miltenem, żeby mu oddać puchary ogniste, bo mamy wszystkie potrzebne. Inos z tobą, bracie. Co tu robisz? Modlę się za siebie i za mych braci. Wielu paladynów odwróciło się od Inosa i odrzuciło swą wiarę. Ale nie ty? Nie. Dla mnie to jedynie sprawdzian. Sprawdzian wiary i determinacji. Zdam go z pomocą Inosa. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonałym wojownikiem. Nauczysz mnie walki? No, tak słabo bym powiedziała, ale dobra. Inos niech będzie z tobą. Czego szukasz w bibliotece? A właśnie, i mamy tutaj sprawy fabuły, więc na razie ją zostawimy. Tam jest biblioteka. Inos, z tobą, bracie. Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A teraz? Dziś jestem tylko zwykłym wieśniakiem. Ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby, aby się przemienić. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili się przemieniać, mimo że nie byli magami. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić, wtedy wszystko byłoby jak dawniej. Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedyś o druidach? Tak. Mają kamień, który daje im moc. Potrzebuję takiego kamienia. A co mi z tego przyjdzie, że ci pomogę? Pożyczyłem pewną starą księgę z biblioteki. Nie za bardzo mam co z nią zrobić. Oddam ci ją. Znajdziesz w niej mnóstwo starożytnej wiedzy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Przestudiowałem setki starożytnych ksiąg, aby poznać sekrety magii. Ale wszystko na nic. Znam teorię, ale mój duch jest zbyt słaby. Jeśli chcesz, zapoznam cię z tą pradawną wiedzą. Fajnie. Szkoda, że nie możemy mu dać na przykład kamienia topielca, tylko on chce z automatu chyba wilka. Dostarczę ci taki kamień. To wspaniale. Nie przetrwałbym na zewnątrz nawet godziny bez mojej magii. Ratujesz mi życie. Gdzie mogę znaleźć druida? W klanie wilka jest pewien myśliwy imieniem Bogir. Jestem pewien, że to druid. Oto kamień. Tak, nareszcie. Jakże czekałem na tę chwilę. Teraz wszystko będzie dobrze. Proszę, znalazłem tę starą księgę w bibliotece. Mam nadzieję, że ci się przyda. No z tego co pamiętam, to całkiem fajna prastara tu była. To nie tu, normalnie w ekwipunku. No, plus 12. Ładnie, 108. Dobra, tu jest to na razie nie. Tutaj powinien być ten Altus gdzieś. O co chodzi? O, mamy towarzystwo. Czy ty? Nie, to niemożliwe. Chociaż te włosy, ten nos, to naprawdę ty. Chwała Inosowi. Wreszcie przybyłeś. Muszę przeprosić. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. W porządku. A kogo się spodziewałeś? Kogoś, kto ocali nas wszystkich. Zbawco. Poprowadzisz ludzkość z powrotem do światła. Zobaczymy.
Milton wspominał, że nie będziesz zachwycony, ale zapewniam, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc. Co za ulga. Opowiedział mi o twojej walce ze śniącym i o tym, jak udało ci się pokonać smoka ożywieńca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał lepsze kwalifikacje do ratowania ludzkości. Nawet ty kiedyś się o tym przekonasz. Gdzie jest Milton? Przebywa w sanktuarium. Przy frontowym dziedzińcu klasztoru znajdują się schody wiodące w głąb góry. Wystarczy, że nimi podążysz. Zaprowadzą cię prosto do Miltena. Przyniosłem ci kilka ognistych pucharów. A, Milton będzie bardzo zadowolony. Zanieś je prosto do niego. Jasne. Chcę się pomodlić do Inosa. Kaplica jest dla ciebie zawsze otwarta. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Jeśli chcesz, spróbuję ci ją pokazać. Co więcej, jestem też całkiem niezłym alchemikiem. Jeśli potrzebujesz magii, porozmawiaj z Dargothem. Na pewno nauczy cię kilku zaklęć. No i fajnie. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Dobra, nauka kosturów nie chcemy. Poszukuję pradawnej wiedzy. Ten klasztor to prawdziwa skarbnica pradawnej wiedzy. Nasza biblioteka zawiera niewyobrażalne skarby. Dargoth, nasz bibliotekarz, chętnie ci pomoże. Jasne, dojdziemy do tego już za chwilę zresztą. Okej, okay, chodźmy. Z tobą już rozmawiałam, Aidan. Tutaj na dole jest jeszcze zadanie, ale to za chwilę. Tutaj nie wiem, czy ktoś siedział. Nie, tutaj są tylko kwatery spalne, że tak powiem. Dobra, to zrobimy jeszcze jednego questa, pójdziemy do Miltena i potem pójdziemy do biblioteki. Witaj, bracie. Czasy są trudne, szczególnie tu, na północy. Nie zimno ci, gościu? Nie jesteś stąd, prawda? Nie, pochodzę z Myrtany, z Geldern. Uciekłem, kiedy przybyli orkowie. Znalazłem tu nowy dom. Kurde, daleko zwiał, no nie? Możesz mi coś sprzedać? Obawiam się, że wybór mam niewielki. W Nordmarze trudno znaleźć odpowiednie składniki mikstur. Ale chętnie sprzedam ci to, co mam. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie, ale niestety zapasów ledwie wystarcza mi na moje własne potrzeby. Nie zostaje mi nic dla czeladnika. Co mam zdobyć, żebyś zechciał mnie uczyć? Może jakieś zioła many? Przydałyby nam się w klasztorze. Ile tego potrzebujesz? 50 sztuk powinno wystarczyć. Zapłacę ci za nie. Znajdę dla ciebie zioła. Och, wspaniale. Muszę przyznać, że nie czuję się najlepiej w dzikich ostępach. Cieszę się, że w ogóle tu dotarłem. Oto twoje zioła. Dobrze. Dotrzymam obietnicy. Oto twoje złoto. I oczywiście udzielę ci lekcji. Naucz mnie czegoś o alchemii. Okej, okay, tylko podstawy. Pokaż mi swoje towary. I rzeczy, których nie potrzebuję. Dobra. To chodźmy najpierw do Miltena. Załatwimy sprawę ognistych pucharów. Już mnie oczywiście w klasztorze lubią, nie? Muszę się zobaczyć z Miltenem. Nie wolno mi wpuszczać nikogo bez upoważnienia. To bardzo ważne. No dobrze, możesz przejść. Ale my i tak mamy upoważnienie bezimienne, chyba zapomniałeś. Ach, sanktuarium. Ono jest naprawdę fajne, bardzo mi się podoba. Właśnie te świątynie Inosa i Beliara, te główne, są takie fajne. Pięknie. Pogadajmy najpierw z Miltenem. No, jesteś wreszcie. Zastanawiałem się, kiedy się pojawisz. Milten, jak ty creepy wyglądasz, co się z twoją twarzą stało? Oczekiwałeś mnie? Masz talent. Może tu dojść do wielkich rzeczy. W takim razie nie mogłeś być daleko. Co się tu stanie?
Nie wiem. Ale ponieważ tu jesteś, wierzę, że faktycznie do czegoś dojdzie. Kiedyś Inos zstąpił tutaj na naszą ziemię. Być może czekał właśnie na ciebie. Czemu? Wydaje się, że przeznaczenie na ciebie czeka. Tak czy tak, ta sprawa ze śniącym mogła być przypadkiem. Ale Smok? Jakendar? To mało prawdopodobne. Jesteś wyjątkowy. I przypadła ci w udziale niezwykła rola. Ten Jakendar jest najgorszy, Jezus Maria. Co mam robić? Nie wiem. Dopóki jednak nie wpadniesz na jakiś pomysł, możesz pomóc mi w odzyskaniu ognistych pucharów. Jeden już mam. Teraz trzeba się zająć resztą. Żaden problem. Opowiedz mi więcej o tych ognistych pucharach. Okazuje się, że możemy je wykorzystać do przywrócenia magii paladynom. Puchary stworzyli pierwsi spośród paladynów. W tej jaskini, w oczyszczającym ogniu Inosa, wlano w nie potężną magię. Paladyn, który napił się z takiego pucharu, dostawał tak wielki zastrzyk mocy Inosa, że mógł nawet używać magii. To jednak było dawno temu. Przez lata moc pucharów słabła, aż z czasem o niej zapomniano. Jej funkcję przejęła magia run. To się nazywa pech. Ich moc jest teraz uśpiona, ale wciąż istnieje. Właśnie tutaj możemy przywrócić im dawną potęgę. A jak chcesz przywrócić moc ognistych pucharów? Gdy już zbierzemy wszystkie 12 pucharów, musimy wrzucić je do świętego ognia. A potem? Potem przepełni je moc Inosa, a my oddamy je paladynom. Proszę, weź mój ognisty puchar. Lepiej będzie, jak go zatrzymasz. Odszukaj pozostałe 11 i przynieś je tutaj. Odnalazłem wszystkie ogniste puchary. Wiedziałem, że nas nie zawiedziesz, przyjaciel. Wrzuć je teraz do świętego ognia. Pośpiesz się. Udało ci się odnaleźć magię? Tak. Inos pozwolił mi nauczyć się kilku zaklęć. Jeśli chcesz, mogę cię z nimi zapoznać. No, fajnie. Jak się tu dostałeś? Z paladynem Olivierem. Spotkałem go w Myrtanie. Opowiedział mi o klasztorze i ognistych pucharach. Więc się do niego przyłączyłem. Być może bez niego by mi się nie udało. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Aha, tylko tyle, dobra. To był ostatni. Teraz trzeba pozbierać błogosławione ogniste puchary. I jeszcze dzisiaj je rozdamy paladynom. Udało ci się! Dzięki pucharom możesz przywrócić paladynom magię. Co teraz planujesz? Nie mam już tu nic do roboty. Jeśli zechcesz, mogę ci towarzyszyć, przyjacielu. Dobra, fajnie. Dobra, będzie szybciej. Pięknie. Inos będzie zły chyba. Nie, nie jestem gotowy. No, tak w cudzysłowie zły. Jeszcze jest pulpit, ale chyba nic tutaj nie wyniesiemy stąd. Już to wiem. Tak jest. Dobra, no to tutaj wszystko. Zanim stąd wybędziemy, to pójdziemy jeszcze do biblioteki. Później się zajmiemy oddawaniem ognistych pucharów. Dzisiaj bardzo fabularny odcinek, bym powiedziała. Ale fajnie, że nam się udało. Już też ogniste puchary mamy z głowy. Od razu te główne nam się zmniejszyły, nie? Zresztą piąta świątynia też nam się zaraz chyba wykona. Szukam magii i starożytnej wiedzy. Więc przyszedłeś we właściwe miejsce. Spędziłem wiele czasu w tych katakumbach, studiując wiedzę naszych przodków. Może mogę ci jakoś pomóc? Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Okej, tylko tyle. Chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę,
nie wynoś niczego. W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy ryzykować bezpieczeństwa naszych zbiorów. Wróć do mnie, kiedy już będziesz wiedział, czego szukasz. Jasne. Szukam piątej świątyni pradawnych. Tu nie ma żadnych świątyń, tylko lud, góry i orkowie. Obawiam się, że nie mogę pomóc. Szukam pewnego artefaktu. Co to za artefakt? Pierścień. Został tu przyniesiony z pustyni 1000 lat temu. Nie, nigdy o nim nie słyszałem. Może znajdziesz coś w kronikach dziejów? Co to za kroniki? Zawierają całą historię naszego zakonu. Szczególną uwagę poświęcono w nich początkom bractwa. Świetnie. Gdzie mogę znaleźć tę księgę? W bibliotece. Ale jest pewien problem. Co za problem? Księga zawiera wiele tajemnic. Dlatego została zapieczętowana za pomocą magii. Tylko nasi magowie wiedzieli, jak ją bezpiecznie czytać. Więc w czym problem? Ponieważ magia przepadła, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy otworzymy księgę. Musisz zachować ostrożność. Gdzie mogę znaleźć kroniki? Są w bibliotece, na dolnym poziomie. No właśnie. Nie wiemy, co się stanie, a to przyjemne nie będzie, to co się stanie. Sprawdzimy też, co tutaj można znaleźć, ale z tego, co pamiętam, raczej nic. Ale warto zerknąć. Tu jest zawsze taka creepy muzyka. Jak się schodzi na dół. Taka właśnie, wiecie, taka klasztorna, taka dziwna. Bardzo nie lubię tutaj schodzić, zawsze mnie to przerażało. Szczególnie właśnie tędy. Tak jakbyśmy, wiecie, schodzili do grobu, nie? Bardzo niefajnie. Najgorsze jest to, że tutaj nic nie ma, jak się schodzi. O, i tutaj się właśnie zaczyna ten taki soundtrack dziwny. Kroniki dominacji. To za chwilę, na końcu. Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, przyjemnie. Sprawdzamy dalej. Nieciekawe. Ale miecz stanął w ogniu, albowiem miał w sobie moc Inosa. I Inos przemówił do Robara: zejdź z gór i pokonaj mych wrogów. Plus 3 do prastarej wiedzy. Stara skrzynia. Teleport do klasztoru przy okazji. Amulet zdolności myśliwskich mamy w komplecie. No i kroniki dominacji. No najważniejsza rzecz w tym miejscu. Tylko będzie naprawdę nieprzyjemnie po przeczytaniu tego. Ale no, fabularnie pójdziemy naprawdę do przodu. Akasza miał schować w świątyni ostatni artefakt. I wody wzburzyły się na oczach Akaszy. I zatopiły świątynię. I Akasza udał się na północ, aż dotarł do wielkiego pasma gór z odwiecznego lodu. Tam założył klan. I był to klan ognia. No i mamy problem. Znajdź grobowiec Akaszy. No i teraz właśnie dlatego pójdziemy do klanu ognia. Właśnie tu jest O Boże. O Boże. O Boże, świetnie. Nic nie widzę. Zginę przy tym demonie za chwilę. Nie wiem, czy on umie wchodzić.
Nie, nie umiem wchodzić po schodach. Dobra, jak tam dostanę. Okej, on tutaj jednak może wejść. No na pewno nie tutaj. Tu nie wejdzie. To było nieprawdopodobne dostać. Dobra, tego demona załatwimy za chwilę. Tylko tak, wyleczymy się. Weźmiemy sobie kuszę. I go ustrzelę stąd. No to miło. Ciekawi mnie, czy coś powiedzą ci magowie. Tam na górze. W szczególności ten, co pilnuje biblioteki. Okej, ten miecz znika z tego, co widzę. Ale z demona możemy wziąć rzeczy. I możemy wejść wyżej. O właśnie, dzień dobry. Tu jeszcze są szkielety troszeczkę. Więc warto iść z bronią. Chociaż to chyba są wszystkie. No to wychodzi. Tu jest trochę ciemno, ale no wyjść raczej damy radę. I tutaj już jest bezpiecznie. Możemy wyjść. Teraz wiem, w jaki sposób pierścień znalazł się na północy. Akasha, wojownik pradawnych, przyniósł go z pustyni do Nordmaru. Bardzo interesujące. Czy w księdze napisano również, gdzie można go znaleźć? Być może. Akasha został pochowany w tej okolicy, wraz ze swoim pierścieniem. Więc szukasz jego grobu. Udaj się do klanu Ognia. Ich wojownicy strzegą grobowców w jaskiniach. Jeśli ktokolwiek zdoła ci pomóc, to tylko oni. Wiadomo. No i dobra, i w sumie w klasztorze już załatwiliśmy wszystko. I teraz tak, przydałoby się ogniste puchary oddać, nie? No to lecimy po kolei. Najpierw polecimy do Redok. Redok, gdzie jest Redok? Chryste, panie, no. Tu jest. Oddamy wszystkie. Jeszcze powinniśmy zdążyć w tym odcinku na spokojnie rozdać. No jak widzicie, fabularnie naprawdę nieźle nam poszło. I w ogóle będziemy mogli kupić zbroję paladyna za chwilę. Znaczy kupić. Będziemy mieli odpowiednią reputację, bo do buntowników są punkty za oddanie paladynom. Tym, którzy nam zlecili zadanie, czyli na przykład w Trelis jest taki paladyn. Zwracam ci magię. Jak mówią, wiara przenosi góry. Dziękuję. Dzięki tobie odzyskałem nadzieję, że wszystko się ułoży. Masz. Korzystaj z tego w duchu i nosa. Dziękuję serdecznie. W ogóle wow, już mamy 22 punkty. Miło naprawdę. Dalej, Cape Dan. Mamy węzela w Cape Dan. A węzel sobie stoi, nie wiem gdzie teraz. Chyba tam dalej. Mam nadzieję, że tu jest. Tak jest. Pięknie. Wiem, człowieku. Chodź tu. Wiem. Mogę przywrócić ci zdolności magiczne. Chwała Inosowi. Dobrze ci radzę. Tak długo czekałem na wybawienie. To wspaniały dar. Jakbyśmy nie Dziękuję. Mieli też... Proszę, również przyjmij mój dar. Niech Inos cię chroni. Lepiej się nie wtrącaj. Super, mikstury manę. Dalej, mamy tak. Wszystko jest możliwe. O karę bodajże. Pomyśl o tym.
Ardei nikogo nie było, w Monterze też nie. W Okarze jest Roland. No dobrze. To niech i tak będzie. Fajnie. Naprawdę lubię takie spójności, że zamykamy jakieś tematy takie z początków gry. Mogę ten miecz zakonu? Czy się obrazisz? Stać. Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Okej, okay, to fajnie. O, w ogóle. Rozmawiałem z królem. Naprawdę ci się udało? Doskonale, przyjacielu. Powiedz, jak najlepiej możemy służyć Robarowi? Najlepiej będzie, jeśli na razie zostaniecie tu, w Okarze. Dobrze, będziemy czekać. Za króla. Proszę, nagroda za dobre wieści. Super, dzięki. O Jezu, dziękuję. Przywrócę ci magię. Wielki dzień już niemal nadszedł. Niech Inos chroni wszystkie drogi, którymi kroczysz. Weź to. Łatwiej będzie ci zrealizować wyznaczone zadania. Super, dziękuję. I teraz lecimy dalej. Teraz mamy Vanguard. Najlepiej do króla się udać. I tam mamy 4 paladynów bodajże. Tutaj nie ma żadnego. Czy ja mogę ci coś powiedzieć? Myślę... Nie. No to nie. I tutaj paladynów mieliśmy 4 na 1000%. Był Tordir i Kobryn też był. Tak. Proszę, trochę magii znacznie ułatwi twoją pracę. A niech mnie, potrzebujemy więcej takich jak ty. Mam tu coś dla ciebie. Oby tak dalej. Inos z tobą, do cholery. Super. Kobryn. Dalej. George? Proszę. Magia ułatwia życie. Nie będę pytał, jak to zrobiłeś. Inos z tobą. Dziękuję. Potrzebujesz może mikstur leczniczych? Pewnie. Tordir? Przywróciłem ci magię. Ja nie mogę. Jak to możliwe? Dziękuję. Masz. Z pewnością ci się przyda. Niech cię Inos chroni. Dziękuję. Do świątyni się przeniesiemy jeszcze. W Vanguardzie. Tu jest jeszcze Markus. To przywróci twoją magię. Jesteś prawdziwym bohaterem. Wiesz o tym? Niechaj Inos macie w opiece. Proszę, przyjmij to ode mnie. Super, teraz tak, Trellis. Lecimy nieźle, trzeba przyznać. Tu się wolę zapisać, bo nie wiem, jak ten cały Konrad zareaguje na to. Czy nie zrobi nagle rewolucji w mieście. Przybyłem, żeby przywrócić ci twoją magię. Nie kpij sobie ze mnie, albo pożałujesz. Masz, kretynie. No proszę, czuję się tak jak dawniej. Chwała Inosowi. Więc jednak mnie nie opuścił. Dziękuję, przybyszu. Powiedz tylko słowo, a stanę u twego boku. Jasne, on może mi pomóc właśnie miasto wyzwolić. Ale to nie potrzebujemy teraz tego. Nemora nam jest potrzebna. Nemora. Tu jest Nemora. Ładnie leci, naprawdę. Ale nadal mi się to nie podoba. Dzięki temu odzyskasz magiczną moc. Dziękuję. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Niechaj Inos zapewni ci siłę w twojej misji na tym świecie. A ja dam ci to, żebyś nabrał sił. Dziękuję. Ile nam tych pucharów zostało? Bo to jest ważne. Muszę przekalkulować. Gdzie te puchary? 3 nam zostały. 3? Powinien był wiedzieć. 3?
Komu ja jeszcze mogę dać? Mapa mi jest potrzebna. Mapa świata. A, jednego pana jeszcze nie znamy, bo on jest w klanie ognia. Z tego co pamiętam. Także najpierw tak, pójdziemy na pustynię. Z Bragi chyba jest najlepiej pobiec, albo z Morasul? Nie, raczej z Bragi. Naprawdę myślisz, że... To będzie jeden paladyn. Dobra. Mamy jeszcze tego Oliwiera w klasztorze i jeszcze jeden gościu w klanie ognia jest. To jemu to damy w kolejnym odcinku, jak już tam będziemy szli. Powinniśmy na niego trafić i mu oddać. A ja w sumie chyba trochę źle biegnę jednak, nie? Czy nie? Trzeba było w sumie z Morasul pobiec. Najlepiej nawet to z Ben Erai po prostu. Na wprost. Wiecie, nie wiem czy pamiętacie, ale biegniemy do tego paladyna, który był przy tym Yusufie. Trochę zapomniałam, którędy się biegnie najlepiej. Że najszybciej. Tam są te ruiny chyba? Nie. To nie są te ruiny. To są te ruiny, dosłownie te. Jest namiot, więc jest dobrze. Czyli się nie pomyliłam. Dobrze to wiedzieć. Chyba się nie pomyliłam? Nie, raczej nie. A jak tak, to będziemy robić korektę. Tutaj. Przybyłem, aby przywrócić ci magię. Chwała Inosowi. Są jeszcze na tym świecie uczciwi ludzie. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Odgrywasz kluczową rolę w tej szalonej wojnie. Teraz jestem tego pewien. Uważaj na siebie. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc, tak jak ty mi pomogłeś. Jeśli chcesz, będę twoim towarzyszem. Dobrze wiedzieć. Fajnie, że oni mogą mi tak pomagać. I do klasztoru. Do Oliwiera. I potem nam tylko ten w klanie ognia zostanie na kolejny odcinek. Jestem zadowolona z tego, jak nam tu poszło. Bardzo przyjemnie. Proszę, weź ten puchar. Przywróci ci magię. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem do twojej dyspozycji, jeśli sobie czegoś życzysz. Super, fajnie. No to co? To teraz będziemy ruszać do klanu ognia. Znaleźć grobowiec Akaszy. No to wiemy, że klan ognia nas interesuje. Zbliżamy się do naprawdę przełomowego momentu w grze. Powoli. Żeby zdobyć artefakt, to już nam niedużo zostało. A tak poza tym, to też już za niedługo wejdziemy do Isztar, bo dzieli nas tylko 5 punktów u asasynów. A te 5 punktów zdobędziemy zabijając Robara. A ponieważ idziemy do klanu ognia, to spotkamy tam Lee. Już wam chyba mogę powiedzieć, że on tam będzie. No bo szczerze, nie było go tutaj nigdzie indziej, więc jakby logiczne jest to, że będzie po prostu tam. A przez to, że tam jest, to możemy zrobić rozpierduchę. Tam widać obóz. Te miejsca możemy odbijać z towarzyszami, ale szczerze to ja chyba wolę to sama odbić. Bo tam jest szansa, że gościu zginie. Jednak jak ja sama wejdę do obozu i go odbiję, to jest dużo wygodniej. Ale tak, no zanim będę tutaj się rozglądać po tych terenach wokoło, bo jest ich sporo, to dostaniemy się typowo do klanu. Wtedy weźmiemy sobie też teleport i
Będzie dobrze. Dobra, wilczki. Jednak na krótkie lepiej. Ojej. No, lej. A te gobliny to skąd się wzięły? Ja źle poszłam znowu, tak? Tak jest. Trochę źle, ale to nic. Przynajmniej pokonaliśmy parę jeszcze wilków, więc trochę expa wpadło. Ale tak, źle poszłam, bo powinnam iść po prostu wzdłuż ścieżki. Czyli tędy. Nie? Nie tędy. Co ja kurde robię? Tu są szablozęby. Tędy powinnam po prostu iść. Ależ zaćmienie. Dobrze, dobrze. Tak, tu był ten grób. Tu jest na klan ognia. Tak jest. To dobrze, idziemy. No i dobrze. Dobrze, że dobrze. Idziemy. Ach, ładnie nam się teraz ta fabuła zazębiła. Dobrze, tędy trzeba iść. Czarne gobliny, tym podobne stwory. O Jezu, no. Już czasami nie wiem, co mam klikać, żeby było dobrze, nie? No bij, no. Nareszcie. Chyba tędy się biegło? Nie pamiętam już teraz. A może nie tędy? Do tych klanów się tak głupio idzie momentami niektórych, że naprawdę. Ale tu akurat chyba było tędy. Dziękuję za amortyzację. No. No, bi. No. Kurde, już nie wiem, czy dobrze idę. Nie, no ja znowu zrobiłam kółko. Chryste Panie, dojdę tam czy nie dojdę? Do tego klanu ognia. Tu jest most na górze. Czyli coś zrobiłam źle. Ojej. Aha, bo to się jakoś chyba tutaj odbijało po prostu. O, tam jest ruda na dole. Aha, tu jest po prostu most. No dobra. Ale chcę rudę. No to miło.
Pochodźmy jeszcze na szybko. Wykonamy jeszcze jednego mini questa. I będziemy na miejscu. Witaj na Inosa, swój czy wróg? Wróg. Oho, mamy tu żartownisia. Jeśli chcesz wejść, musisz mnie pokonać. Chodź tu i pokaż, jak się zadaje ciosy. Pierwszy, który straci przytomność, przegrywa. No to pokaż, na co cię stać. O! Dobra. Ale sam chciałeś, nie? Oj, zdążył szybciej ode mnie. Pierwsze reputacje. Pięknie. Wiecie co, zanim skończymy, to jeszcze oddamy kwestię tego pucharu ognistego. Tak przy okazji. Jeszcze teleport by się przydał, ale to już chyba za wiele jak na razie. Wstajesz, Sylvert? Czy tam Sylvert, jak ci tam na imię? Och, moja głowa. Dobra walka. Nazywam się Sylvert. Witaj w klanie ognia. Dzieje się tu coś ciekawego? Zależy, co cię interesuje. Jeśli pragniesz obić par orków, to z pewnością znajdziesz kogoś, kto zechce ci towarzyszyć. Możesz też pogadać z kowalami i myśliwymi. Nie są może tak dobrzy jak ci z innych klanów, ale na pewno mogą cię nauczyć paru sztuczek. Opowiedz mi o klanie. Jesteśmy klanem ognia. Czemu w nazwie klanu jest ogień? W naszych piersiach pełga wieczny płomień Inosa, który daje nam siłę do walki przeciwko orkom. Mamy najlepszych wojowników w całym Nordmarze. Orkowie się nas boją. Idź do wioski. Nie znajdziesz nikogo, kto dorówna odwagą naszym wojownikom. Zobaczysz. Co tu robisz? Ja? Witam wojowników przybywających z zewnątrz. A wielu ich podróżuje po okolicy? Owszem, czasy są ciężkie, chłopcze. Orkowie stają się coraz odważniejsi. Dawniej wystarczyło, żeby wystawili nosy ze swoich jaskiń, a już im się je obijało. Teraz jednak czują się tu jak u siebie w domu. Jest ich zwyczajnie zbyt wielu. Dobra, wiemy już chyba wszystko, więc możemy wchodzić do obozu. Tutaj jest, z tego co pamiętam, teleporter w tym miejscu. Leży? Leży. Mogę? Pięknie. To tego typka na razie pozwólcie, że zostawimy. Z nim możemy iść na polowanie na orków, których mijaliśmy po drodze do klasztoru. Ale mi zależy na tym, żeby ten ognisty puchar jeszcze dzisiaj oddać. Inos, niech będzie z tobą. Wierzysz w Inosa? Oczywiście, że tak. Inos pokazał nam, co znaczy prawdziwa siła. W jaki sposób? Pierwszy król Równin był jednym z nas. Inos zapewnił mu siłę i władzę. To dzięki niemu zdołał samodzielnie podbić Równiny. Inos jest najsilniejszy i dlatego za nim podążamy. Przyjmij ten puchar i zostań moim paladynem. Dobre. Co teraz? Nic nie czujesz? Nie. Zaczekaj. Teraz coś czuję. No i możemy go też zabrać ze sobą. No i to jest wszystko. Oddaliśmy wszystkie ogniste puchary, które mogliśmy. Już więcej ich nie mam. Były wcześniej tutaj na górze. Teraz już ich nie ma wcale. No to myślę, że fajnie. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w... Może nie w tym miejscu, a może jednak w tym miejscu. Wiecie co? Cofniemy się kawałeczek dosłownie do tego mostu i skończymy sobie tutaj. Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku zobaczymy, ile będę miała złota z handlowania, bo wypadałoby kupić zbroję paladyna, nie sądzicie? No wypadałoby, bo już możemy ją nosić. Będziemy potrzebowali sporo pieniędzy, żeby ją kupić. Zobaczymy, ile ja tego uhodowałam w środku.
Zobaczymy, jak to będzie. Może popolujemy na orków, a może udamy się z Lee do stolicy. Trzymajcie się i cześć.